dobry, witam serdecznie wszystkich widzów piątkowych. Piątku Piątunia z Garmaczem. Kochani, widzicie w tle Gdańsk, bo dzisiaj cały odcinek będzie związany właśnie z Gdańskiem i wybrzeżem, też tutaj w okolicach Gdańska. Jestem w Gdańsku, no jak widzicie, tłumy tutaj niesamowite. Wreszcie po tych wszystkich latach pandemijnych ludzie korzystają z urlopu. Mieliśmy teraz kumulację, był długi weekend. Widać to tutaj na ulicach Gdańska. Naprawdę ludzi jest mnóstwo. Wczoraj do pizzerii oczekiwałem 40 minut w kolejce. I tak było we wszystkich takich bardziej wziętych lokalach tutaj gastronomicznych właśnie na gdańskiej Starówce. Kochani, co robię w Gdańsku? No więc nagrywam ten materiał w ubiegły piątek, czyli 18 sierpnia i właśnie w tym dniu miałem wielki zaszczyt i przyjemność zagrać recital organowy w ramach festiwalu, który odbywa się w największym kościele w Polsce. Jest to Bazylika Mariacka w Gdańsku. Kościół robi niesamowite wrażenie. Miałem też możliwość zwiedzić go jako turysta. Bazylika Mariacka, zwana często koroną miasta Gdańska, zadziwia nas swym ogromem. Potężne jej mury i wieże wznoszą się wysoko ponad panoramią miasta oraz nad rozległą okolicą. Świątynię zdobi 7 wież iglicznych, 3 ceramiczne i masywna wieża dzwonna o wysokości 82 metrów nad poziomem morza, zakończona 2 dachami, między którymi znajduje się pomost widokowy. Wraz z budową świątyni hojnie wyposażono poszczególne kaplice, umieszczając w nich cenne dzieła sztuki sakralnej, fundowane przez zamożne rody gdańskie oraz bractwa i cechy rzemieślnicze. We wnętrzu kościoła podziwiać można m.in. dębowy, późnogotycki główny ołtarz z 1517 roku, prezentujący scenę koronacji Najświętszej Maryi Panny, belkę tęczową z grupą ukrzyżowania, którą wykonano w 1517 roku. Przy zakrystii znajduje się dzieło Dieringera z Torunia, rekonstrukcja słynnego zegara astronomicznego z lat 1464-1470. 12-metrowy zegar pokazuje godziny, fazy księżyca oraz znaki zodiaku. Ponadto na długiej liście słynnych zabytków Bazyliki Mariackiej znajduje się figura pięknej Madonny Gdańskiej, wyrzeźbiona w latach 1400-1435 i gotycka Pieta. Posadzka świątyni składa się z około 400 płyt nagrobnych, pod którymi pochowani zostali znamienici gdańszczanie. W wielu miejscach bazyliki oglądać można postacie aniołów wyposażone w muzyczne atrybuty i instrumenty. Pochodzą one ze starych prospektów organowych. Teraz zapraszam do obejrzenia krótkiego nagrania z profesorem Bogusławem Grabowskim, szefem artystycznym cyklu koncertów w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W tym roku już mamy 46. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej. Przyjeżdżają tutaj artyści nie tylko z Polski, ale z wielu krajów oraz nie tylko organiści, ale również soliści innych dyscyplin, zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści, jak i zespoły większe i chóry, a czasami nawet i orkiestry symfoniczne. 46. festiwal datujemy od początku, to był 78. rok, kiedy rozpoczęły się koncerty w Bazylice Świętego Mikołaja Ojców Dominikanów w 78 roku. Natomiast organy w Bazylice Mariackiej w całości oddane zostały 18 sierpnia, czyli dokładnie 38. rocznica ich poświęcenia. I one zostały zbudowane przez firmę Hillebrand z Hanoweru z wykorzystaniem prospektu, który pochodzi z kościoła Świętego Jana. A zbudowany był ten instrument w tym kościele przez firmę Mertena Friesena w 1627 roku.
i zachował się prospekt wraz z dwoma oryginalnymi głosami pryncypałowymi. 16-stopowy w Hauptwerku i 8-stopowy w Rig Pozytywie. Natomiast cały instrument jest instrumentem zbudowanym na nowo, ale w oparciu o wzorce historyczne z przełomu wieku XVII i XVIII. Czyli nie jest to rekonstrukcja, zresztą nie było takiego w ogóle założenia, ponieważ ten instrument został zaprojektowany do tego wnętrza i intonowany w tym wnętrzu, więc jakiekolwiek koncepcje przenosin tego instrumentu w ogóle nie mają żadnego uzasadnienia ani sensu. Tak więc od tego roku 85 ten Kościół Mariacki, Bazylika, stała się takim centralnym miejscem festiwalu, który trwa do dzisiaj i rozwija się z dużym powodzeniem. Ciekawostką w tym instrumencie jest głos występujący w sekcji pedału. Jest to Puzon 32 stopy. Głos stosunkowo rzadki w organach. Puzon w odmianie 16-stopowej jest często, może też nie do końca, ale na pewno częściej niż 32-stopowy. Ma on bardzo donośne brzmienie. Słychać te herce tam. Dosłownie słychać jak ten język w piszczałce bije na tym najniższym dźwięku. Także dodaje do takiego dostojeństwa i ten głos był użyty dzisiaj we fragmencie utworu Buxtehudego, który za chwileczkę zaprezentuję. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o tej ciekawostce, o której pisałem na Facebooku, że ten głos Bombard, akurat w odmianie Bombard 32-stopowy, ale to nic innego jak Puzon 32-stopowy, stał się inspiracją dla serii Perfum, takiej ekskluzywnej marki włoskiej. I właśnie fiolka przypomina, znaczy inaczej, nakrętka na fiolkę przypomina manubrium, czyli ten właśnie uchwyt, który służy do włączania głosu i tam jest widać napis kontrbombard 32-stopowy.
Dzień dobry, dzień dobry. Dobry, pozdrawiamy. Witamy w Ejherowie, gdzie tutaj właśnie zajrzeliśmy dzisiaj spotkać się z Tomkiem. Tomek Szałajda. Witam wszystkich. Zaraz z Tomkiem tutaj porozmawiamy więcej, ale to już w warsztacie. To już w warsztacie. A teraz oglądamy Wejherowo i jestem pod mega pozytywnym wrażeniem Wejherowa. Naprawdę piękne miasto, które do tej pory znałem tylko z przejazdu. Właśnie to, co rozmawialiśmy no i... tą z szóstką, która ta droga no, nie wygląda zbytnio atrakcyjnie. Tory, blokowiska. Z opowieści pewnie, jakie to Wejherowo nie jest brzydkie i byle jakie z ludzi i z widoku. A tymczasem naprawdę piękny rynek. O, tutaj fontanna. Rozwiń temat Batmana. Właśnie z tym pomnikiem była taka historia, że kiedyś napadał śnieg i zrobiła się na nim taka wielka pierzyna. No i ktoś tam tutaj z magistratu prosił, o zobaczcie Lord Vader. No i zrobili z tego jakieś takie śmichy, chichy. No i się okazało, że to się w necie przyjęło i jest tutaj co roku zlot właśnie fanów Gwiezdnych Wojen i tutaj naprawdę tego ściągają tam no, multum ludzi tutaj. Także no, ze śmiechu przeszło do takiej właśnie tradycji co roku tutaj przez dwa dni roi się właśnie od ludzi właśnie, którzy są wielbicielami tego. No a to jest tutaj naprawdę spora rzesza ludzi, miłośników Gwiezdnych Wojen. No. Po wizycie w centrum Wejherowa, gdzie byliśmy na rynku, potem piękny park obejrzeliśmy, naprawdę robiący znakomite wrażenie, tam ptaki, co tam były, żurawie, no, pelikany. Żurawie, pelikany, orły mamy tam, co tam jeszcze jest? Tak, no, jakieś... pasikoniki, tam też, się Tosia tak pięknie bawiła konikami polnymi. Polnymi, no. Zrobiliśmy rundkę po Wejherowie, no i teraz jesteśmy w Kochanowie, tak? To jest miejscowość Kochanowo tak. Koło Wejherowa i tutaj Tomek ma swój warsztat składający się z kilku budynków. Część ma zaskakującą nazwę. Co będzie później widać. Tomku, najpierw tak wspomnieniowo, bo ja zawsze w piątkach z Garbaczem, jak mam swoich gości, to tak wspominamy okoliczności naszego poznania i całą historię znajomości, przyjaźni i tak dalej, i tak dalej. No więc tutaj nasza znajomość sięga no 20 chyba 7 lat, tak wyliczyłem. No było to po II wojnie światowej. Poznaliśmy się w takich okolicznościach, że znaczy w ogóle jakoś właśnie próbowaliśmy dzisiaj dojść do tego, jak to było. I na pewno tutaj kolega Michał Olszewski, pozdrawiamy Michała, miał wkład tutaj w nasze poznanie. Natomiast jakoś tak konkretnie nasze pierwsze spotkanie to miało miejsce przy okazji wycieczki organologicznej. Wtedy powstało koło naukowe studentów klasy organów Akademii Muzycznej w Łodzi. Byłem jego pierwszym prezesem i zorganizowaliśmy sobie taką wycieczkę właśnie tutaj do Gdańska i okolic, wycieczkę organologiczną. I Tomek tutaj koordynował na miejscu. Tutaj ciekawostka, że w ogóle to były też okoliczności nabycia przeze mnie mojego pierwszego telefonu komórkowego. O. A przypomnę, że to było no, niecały rok po tym, jak w ogóle ruszyły sieci GSM w Polsce. Mhm. I wtedy raczej telefon komórkowy był atrybutem biznesu ludzi rzeczywiście no, ogarniających jakieś duże biznesy. Natomiast ja, będąc studentem wtedy chyba drugiego roku klasy organów, biedny student. No, widać, nie biedny. To była konieczność. Dlaczego? No. Dlatego dokładnie to był ten czas. Ja wtedy wynajmowałem pokój u takich miłych, starszych państwa w centrum Łodzi. No tam, gdzie ja byłem na kawie? Tak. To też opowiemy o tym, tak. I ja miałem tam możliwość takiego gościnnego korzystania z telefonu stacjonarnego, ale bez jakichś tam przegięć. No i wtedy akurat pamiętam, tak wyszło, że miałem parę takich telefonów właśnie w porach takich nie do końca odpowiadających tym państwu. No i generalnie postawili mi szlaban na ten telefon, a ja potrzebowałem pilnego i takiego nieograniczonego kontaktu z Tomkiem, bo właśnie wtedy organizowaliśmy tą naszą wycieczkę. No i to była okoliczność nabycia mojego pierwszego telefonu, to było w sieci Era, która już no, w tej chwili nie istnieje. W tej zasadzie dzięki mnie. No dzięki tobie, no. Tak. W 90 właśnie
97 roku. To był 30 kwietnia, pamiętam, 97 roku. No to roku. Mamy datę, kiedy myśmy pierwszy tak, raz się poznali. Tak, dokładnie. No, czyli o, wydedukowaliśmy 97, mamy 2003, czyli 26 lat. No. 26 lat. O, no proszę. To już wiemy. Ponad, bo mamy teraz no to, sierpień, czyli no, 26 i tam 4 miesiące. No to w zeszłym miesiące. Roku był ten złoty wtedy jubileusz, tak. Którego myśmy nie obchodzili. No tak, ale obchodzimy teraz. No. Także takie były okoliczności naszego poznania. Tomek był wtedy, pamiętam, organistą w Gdyni Cisowej. Tak, Gdynia Cisowa. Tak, i zorganizował nam tutaj piękną wycieczkę, dużo różnych fajnych instrumentów zwiedziliśmy. Było w ogóle bardzo sympatycznie. Pamiętam, że część męska nocowała u ciebie wtedy. Tak, to nie, no wszyscy chyba nocowali. Nie, dziewczyny, to wtedy dziewczyny tam... One coś załatwiały. Rudka Mudnicka załatwiała jakieś... Coś miały, coś, tak. Tak. Dziewczyny były osobno, my byliśmy no. u ciebie, no było bardzo, bardzo zacnie wtedy. Tak. I to było nasze pierwsze spotkanie. Każde miejsce było zajęte, bo później do spania. Tak. Każdy skrawek podłogi. Pamiętam, jak rano potem nam się tam budzik chyba za trzy, tak? Jakoś tak było. Coś tam było. Leciałeś. Także wtedy to był... To była właśnie ta wycieczka organologiczna. Natomiast później, dzisiaj wspominaliśmy tam następną... No później ja przyjechałem do Porzecza. Przyjechałeś do Porzecza, tak. Czyli to jest miejscowość pod Kielcami, gdzie mieszkali w tamtym czasie moi rodzice. No i zrobiliśmy sobie wtedy taki no, kilkudniowe wakacje. Ale taki to... chill. Oj, tak. Zresztą też połączony ze zwiedzaniem, bo tak. Codziennie jeździliśmy żeśmy tam gdzieś tam, po pamiętam, że byliśmy w Wąchocku. Byliśmy w Jędrzejowie, mamy zdjęcie tak, w Jędrzejowie tak, zdjęcie słynne z Flip i Flap, nie? Tak, bo tak, wtedy, tak, wtedy tak. Byłem chudy. No ja nie, ale tak rzeczywiście no. Było. Także bardzo, bardzo fajne wakacje. No to trwało chyba parę ładnych dni. Nie? No, około tygodnia, pamiętam, że 6 dni. Tak. Bo wtedy powiedziałem słynną sentencję i pojechałem. Nie będziemy cytować. No, a jeszcze tak. Odnośnie telefonu, to jeszcze było kiedyś, pamiętam, to było niedziela, wieczorem i tak sobie siedzę. Znaczy siedzę, położyłem się na łóżku, telefon miałem tutaj, stacjonarny, tak nacisnąłem numer do Kuby i gadamy. Ja w końcu mówię, Kuba, masz wodę? On taki zdziwiony, no mówi, no mam. Ja mówię, to wstawaj na kawę. I on myślał, że ja sobie jaja robię, a ja wsiadłem w samochód i pojechałem tak, do niego na kawę. No wtedy jeszcze ja nie było autostrady, tak, no to tam no, trochę trwała ta podróż no, ja tu pukam, tam, nie wiem, to była gdzieś pierwsza w nocy, 12. No, coś takiego. No, ten tak. Zaskoczony, a tu szawajta. No, ale woda była, ale woda i kawa była. Tak, także takie akcje, no dzisiaj właśnie sobie tak wspominaliśmy to, że no dzisiaj to, kurczę, jednak ciężko by było coś takiego no. Zorganizować. Chociaż no widzisz, też ostatnio no. do rąbienia tak wpadłem, nie? Tak, tak. Tak. Jest, no to będę. No, my dzisiaj też tak w sumie ad hoc zupełnie. No, też dzisiaj, no, też dzisiaj do Tomka. Właśnie... Jesteś na miejscu, no jestem, ja no to się przyjedziemy. Ja tu się budzę, patrzę, wiadomość jesteś, no to co, no szybko chałupę ogarniać. Maryśkę zapędziłeś. Maryśka tam. Czyli automatyczny odkurzacz, tak. Zwany Marysią. No. Pięknie tam Marysia ogarnęła. Chciała iść do kościoła, ale poszła na wieczorą w końcu. I na Nieszpór. Na Nieszpór. Tak, także to był, no. To był właśnie, to było to Porzecze, no i jeszcze pamiętam nasze fajne spotkanie w Pucku, wtedy byłeś w Pucku z kolei organistą. Ajajajajaj. To było przy okazji konkursu w Rumi, z tym, że nie samego konkursu, tylko jakoś tak ciut przed. Mm-hmm. Przyjechaliśmy tutaj z profesorem Pietkiewiczem, żeby no, zrobić próbę i przygotować się. No i ja tutaj nocowałem u Tomka, no i to było zgubne bardzo. No było jak było, wiadomo jak mogło być. W każdym razie zaliczyliśmy nocną kąpiel w morzu. Tak, z akordeonem, graniem na pomoście. Także naprawdę mamy wspomnienia niesamowite. No, i przeskoczmy teraz do czasów współczesnych, no bo tutaj się pojawiło, że Tomek był organistą w Cisowej, Tomek był organistą w Pucku, Tomek był organistą w różnych fajnych miejscach, natomiast w tej chwili Tomek się zajmuje organmistrzostwem. Ja zawsze mówię organmistrz. Organmistrz. Nie, Tomek nie jest organmistrzem, jest organmistrzem. I właśnie jesteśmy w tym momencie tutaj w takim zielonym zakątku przy warsztacie. Ta zieleń jest taką cechą charakterystyczną, to tutaj moja małżonka zawsze wspomina te kwiaty piękne tak, u siebie. Tak, i właśnie wczoraj właśnie tutaj je podlewałem i tak patrzę, one znowu w tym roku tak wyrosły, mówię, pewnie Aśce by się podobały. I dzisiaj rano wiadomość przybywają. Przyjeżdżamy. Także jest pięknie zadbana tutaj właśnie ta przestrzeń przed warsztatem. W środku, jak zaraz zobaczycie na przebitkach, dużo, dużo atrybutów organowych.
piszczałki różnego kształtu, różnej budowy, z różnych materiałów. No, jest tego trochę. Jest tego trochę. No oczywiście narzędzia, profeska tutaj, no, tam... no wszystko na... Jakieś młotki mamy. Jakieś młotki są, jakieś wiertareczki. Jakby sam przebrał coś komuś z głowy. Także tego sprzętu trochę no jest tego ogromne. Rzeczywiście, no i jest to kuratorium. No, no właśnie powiedz, skąd jest nazwa? No, słynne kuratorium jest takie, że po prostu, że tutaj było przepierzenie i takie po prostu kiedyś tutaj po prostu były kury, był kurnik. No i żeśmy, kury zniknęły, no bo już tam nie opłacano, to żeśmy to przebili, zrobili drzwi. No i tak samo z siebie, no jak były kury, no to co? No, teraz, no to jest kuratorium. To jest kuratorium. No. Dokładnie, także tutaj naprawdę dużo fajnych, ciekawych zakątków. Tomek, jak długo organ mistrzostwem się parasz? No, jeśli chodzi o sam organ mistrzostwa, to już nawet sam nie pamiętam. Firma jest już na pewno pełnioletnia. Także jest ponad 18 lat. A w ogóle dziwny był fakt rozpoczęcia tej drogi, bo w zasadzie poznając organy, było tak, że taki pierwszy mój kontakt z organami to był właśnie od środka. Aha. Dopiero tam organista mnie wpuścił, ja tam lubiłem chodzić, tam patrzeć na te wszystkie rurki, mieszki, jak to się tam ruszało, jak on grał. Także w zasadzie pierwszy mój kontakt to był od środka. Dopiero potem zacząłem grać. Później zacząłem grać, tego, no i Pan Bóg stwierdził, nie, chłopaczku, z powrotem do środka, tam gdzie się rusza. Ty tu, synku, nie będziesz tutaj na tych klawiszach, tylko od drugiej strony. No i tak, czyli firma jest pełnoletnia. Już ponad. No tak ten czas leci. No. Ja pamiętam, że w Wejherowie cię odwiedzałem, miałeś w samym Wejherowie. Tak, w samym Wejherowie. No wiadomo, pierwszy warsztat to był w samochodzie. I jakoś też wszystko się to zawsze z moim dobrym kolegą Krzysiem Deszczakiem zawsze wspominamy. Mówi, widzisz, kiedyś ten warsztat w samochodzie się mieścił. Początkowo się mieścił w siatce jakiejś, później się mieścił w samochodzie. Teraz tu się mieści, chociaż już też się nie mieści. Pamiętam, kiedyś Krzysiu Deszczak mi powiedział takie coś, mówi, wiesz co, stary, mówi, jakbyśmy nawet Pałac Kultury wynajęli, to na drugi dzień był telefon, wiesz co, mało miejsca. No tak, to jest tak jak przy przeprowadzkach. Ja to doświadczałem po sobie, że przeprowadzając się w kolejne miejsca, no, na większe metraże, no bo nas przybywało w rodzinie i tak dalej, i zawsze było tak po przeprowadzce, Boże, jakie przestrzenie, co my teraz z tym zrobimy, nie? A potem, o kurczę. No, gdzie to postawić? Gdzie to wszystko postawić? I potem znowu to samo w kolejnym miejscu. No i tak dotarliśmy teraz do miejsca, gdzie niby nominalnie mamy sporo tam tych pokoi i tak dalej, ale że nas jest dużo w domu, to znowu tak jest samo ciasno. Jest tutaj. A nawet ciasno. Się kupi jakąś nową maszynę, człowiek się cieszy, tego wieczorem siądzie tam, już tutaj jakoś tam, żeby to dokończyć ten dzień, zakup, coś tego, a już wieczorem bierze katalog. Fajne. No i to jest taka w zasadzie studnia bezna. Tylko, że co, to jest pasja. No, jestem z tego zadowolony, że po prostu mam dwa w jednym. Mam i pasję, i życie, i zawód, i też wszystko w jednym. No i po prostu jest tego, Bardzo fajne, to co bardzo mi się podoba u Tomka, bo jak wiadomo, narzekactwo to jest taki sport narodowy Polaków. No tak, żeśmy to takie, jak tam, a co u ciebie słychać? O stary, do niczego, to nie, to coś. Natomiast Tomka zapytałem, jak tam. Fajnie. Nie, no jest, naprawdę tak no, jest. I to naprawdę to tak uskrzydla, jak się takiego człowieka spotka, który cieszy się z tego, co ma. Naprawdę. Rewelacja. Stwierdziłem, że mam dużo, mam fajnych ludzi, mam fajnie wyposażony warsztat. Masz fajnych kolegów. Mam tak. No. Czego chcesz więcej? To się wytnie. Nie, ale poważnie, naprawdę mam fajne życie i każdemu takiego życia życzę. No i to jest wspaniałe i naprawdę to mówię, serce rośnie, jak się takiego człowieka spotka i taka duża energia idzie. Tomku, a powiedz, czy masz jakąś specjalizację na przykład w organmistrzostwie? Nie, no w zasadzie to znaczy teraz żeśmy poszli właśnie w bardzo dawne instrumenty, także no, tutaj mamy od... Te dawne wieki. Myślałem, że pójdę oczywiście w mojego ukochanego Cavaillé-Colla. Dziadka, tak? Zresztą. To zaraz opowiesz o tym dziadku. No, myślałem, że w tę stronę pójdę, chociaż temat jeszcze się unosi, także nie jest skończony, no ale no, tak wyszło, tak samo się jakoś pokierowane, żeśmy poszli właśnie w dawne instrumenty, no i w tym się teraz specjalizujemy. No a jeśli chodzi o dziadka, no... Może też będzie zdjęcie. W każdym razie kiedyś puściłem zdjęcie Aristide Cavaillé-Colla w internet. No i tak jakoś mi się podpisało, no po prostu, że dzisiaj urodziny dziadka.
No i ktoś z mojej rodziny, który nie wiedział, kto to jest, kawałek ol, nie znał, dał komentarz. Zdjęcie? Tak, spojrzał na zdjęcie i dał komentarz. Mówi, ty, no rzeczywiście, wykapany Felix, czyli mój tata, nie? I później ja tak patrzę, rzeczywiście nie są cholernie podobni. No i został dziadkiem. No a takiego dziadka, no to się nie wypieram. Nie ma się co wstydzić. Nie. No i tak dziadek został dziadkiem. Powiedz, do tej pory jakieś takie instrumenty, które no, są szczególną chlubą firmy? O Jezus. Same takie. Nie, naprawdę jest tego dużo. Ostatnio tam jeden ksiądz mnie się zapytał, tam gdzieś robiliśmy organy, no ile one mają rejestrów. I tak miesiąc to tak szczerze mówiąc, już mamy w cudzysłowie taki przemian, że już nawet się gubię, gdzie ile głosów jest, bo jest tego naprawdę dużo. No, Bogu dziękować, że jest ta praca, te zlecenia jest takie, że ludzie chcą, żebyśmy akurat my to robili i tyle. Ale jakieś takie no, szczególne, no wszystkie są szczególne, do każdego instrumentu staram się podchodzić w taki sposób koncertowy, nie, że to tam dobra, to będzie tam ktoś tam za przeproszeniem zagniatał na tym. Nie, do każdego instrumentu staram się podchodzić w jakiś taki sposób koncertowy i każdy instrument staram się robić po prostu jakieś tak szczegółowo. I to jest właśnie też w naszym zawodzie fajne, że te instrumenty są zawsze inne. Nie ma nudy, zawsze są inne instrumenty, inne okoliczności, inne kościoły, inni ludzie, inne tereny Polski czy tam zagranicy, bo też żeśmy za granicą robili. Także... Ciekawe, no to jest bardzo ciekawe. Kiedyś to powiedziałem, mówię, może fajnie by było być na przykład jakimś takim prezesem banku, czyściutko, nie w tych naszych kurzach, tam laptopik, super pieniążki na koncie, ale tak podejrzewam chyba po dwóch tygodniach bym powiedział. Człowiek by nie miał dosyć. Dokładnie. Także no, cieszę się z mojego zawodu, że taki mam fajnych też i chłopaków, wszystko jest fajnie po prostu. Super, no to pogratulować, samych wspaniałych zleceń, dużo ciekawych instrumentów i dużo tego optymizmu, niech nadal będzie. Wszystkiego dobrego, Tomku, dzięki. Pozdrawiamy Was. Pozdrawiamy. Moi drodzy, kolejnym gościem w tym wydaniu Piątunia z Garbaczem jest Hanna Dys, polska organistka, organistka koncertująca, profesor Akademii Muzycznej w Gdańsku. Witaj Haniu, bardzo mi miło Ciebie gościć. Jak przystało na muzyka z Gdańska, no gdzie się mogłem umówić? Oczywiście nad morzem. Ponieważ jestem tutaj chwilowo, przyjechałem po moją rodzinę, która wypoczywała przez ostatnie tygodnie nad morzem, więc dojechała do nas tutaj właśnie Hania i spotkaliśmy się na plaży w Dębkach, za nami widać morze. Pogoda jest dość wieczna, jak widzicie i pewnie słyszycie niestety, mam nadzieję, że w ogóle coś nas słychać, bo niestety wiatr często przeszkadza w prowadzeniu rozmów, czego mieliście przykład w odcinku z Sejn, gdzie rzeczywiście też było bardzo wiecznie i było słychać te charakterystyczne szumy. Kochani, takim głównym powodem naszego spotkania, oczywiście oprócz no, tutaj w ogóle miłego spotkania z Hanią, jest jej najnowsza płyta. Płyta, którą nagraliśmy dokładnie rok temu. Tak, w lipcu zeszłego roku. Zresztą też w Piątuniu była o tym wzmianka. Pamiętacie, może były fragmenty właśnie też z nagrań. Prezentowaliśmy instrument. Jest to płyta nagrana na organach Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Haniu, powiedz, dlaczego taki wybór instrumentu? Ty jako muzyk z Gdańska pojechałaś aż do Wrocławia, żeby nagrać tą płytę. To prawda. Rzeczywiście zdecydowałam się na odległą podróż z Gdańska do Wrocławia, ale myślę, że było warto. Rozważałam różne opcje, jeśli chodzi o nagranie płyty, bo początkowo myślałam, że nagram w którymś z kościołów. Potrzebowałam na pewno organów symfonicznych, ponieważ program jest dosyć wymagający pod względem brzmieniowym, więc szukałam instrumentu, który mnie zainspiruje, który będzie posiadał no, całą paletę barw i fletowych, i smyczkujących, i oczywiście baterie językowych głosów, ale też takich specyficznych, niecodziennych głosów, które znalazłam właśnie w organach NFM-u, czyli chociażby czelesta czy ksylofon, które potem chętnie wykorzystałam właśnie w nagraniu. Ja to dam ze swojej strony, że takie nagranie właśnie realizowane w sali koncertowej, a przecież Narodowe Forum Muzyki to jedna z najlepszych, największych polskich sal koncertowych, jest bardzo też komfortowe dla ekipy technicznej z wielu względów. Po pierwsze, mamy idealnie wyizolowaną akustycznie salę, czyli nie mamy tych problemów, które mamy przy nagraniach w kościołach, jakieś
hałasy, ulica, tramwaje i tak dalej, i tak dalej. Tylko mamy nocne nagrywanie, tak? Właśnie kolejna zaleta, możemy nagrywać w ciągu dnia, ponieważ mamy salę do własnej dyspozycji. Tak jak powiedziałem, sala jest idealnie akustycznie wytłumiona, więc wchodzimy sobie kiedykolwiek i możemy nagrywać w ciągu dnia. Także jest to wielka zaleta. No i oczywiście instrument, prawda? Znakomite organy firmy Kleiss z opieką organistrzowską. Był tak z nami jest. Cały czas Andrzej Krize podczas nagrań. Tak, to jest wielka sprawa, naprawdę mieć organistrza podczas nagrań, gdzie wiadomo, jak to organy, tak? To jest jednak ileś tam tysięcy piszczałek, mechanizmy skomplikowane i tak dalej. W każdej chwili, mimo idealnych warunków, które panują w sali, też takich termalno-wilgotnościowych, to jednak się raz na czas coś może rozstroić. No i mamy od razu na miejscu człowieka, który nam to skoryguje, prawda? Więc to dziękujemy Andrzeju, że byłeś z nami i naprawdę jest to wielka, wielka sprawa. Haniu, powiedz właśnie coś więcej o zawartości płyty, o jej repertuarze. Tak wygląda płyta. A co jest w środku? Co Państwo mogą znaleźć? Więc zdecydowałam się na muzykę programową właściwie w większości, może z wyjątkiem Karola Szymanowskiego i Etiudy. Jest to muzyka programowa i Holsta. Jest to muzyka symfoniczna, zaaranżowana na organy, więc utwory Griega z Suity per Gynt. Są to trzy części, Poranek w Grocie Króla Gór. Potem mamy Piotra Czajkowskiego i marsz z baletu Dziadek do Orzechów oraz taniec z Wieszki Cukrowej. Potem Camille Saint-Saëns i jego słynny Dance Macabre. Potem wspomniana etiuda Karola Szymanowskiego, etiuda bemol, opus 4 numer 3 i trzy planety Holsta z jego słynnej suity Planety. Tak się przedstawia cały repertuar. W niektórych utworach użyłaś głosów perkusyjnych, które są tutaj taką ciekawostką właśnie tego instrumentu konkretnie. W którym utworze i jakie to były głosy? Niespodzianka, no ale dobrze zdradzę. Tak, pojawia się ksylofon bodajże w Grocie Króla Gór, tam się pojawia. Pojawia się czelesta dwukrotnie czy trzykrotnie, na pewno w Dance Macabre, jeszcze w Venus. Także to jest, dzwony pojawiają się oczywiście, dzwony występują już częściej w organach, prawda? Ale tutaj akurat wykorzystałam na początku Dance Macabre, także te możliwości brzmieniowe instrumentu są bardzo inspirujące dla organisty i chciałoby się spędzić jeszcze więcej czasu na tym instrumencie. Wspomnę jeszcze o tej okładce. Właśnie tak tutaj przed naszą rozmową też z Hanią rozmawialiśmy, że jednak większość tych płyt organowych to albo prospekt, gdzie już wszyscy, to jest tak jak troszeczkę z tymi reklamami gabinetów dentystycznych, prawda, że reklama jakaś tam wizualna gabinetu dentystycznego to zawsze jest ten ząbek uśmiechnięty, tak? I tak samo właśnie z płytami organowymi, że przeważnie jest to prospekt. No oczywiście wiadomo, są prospekty też ciekawe i rzeczywiście, ale już taką normą się stało, że jest to prospekt, albo też zdjęcie wykonawcy. Natomiast tutaj poszliśmy w taką dość oryginalną stronę i to jest oczywiście reprodukcja obrazu. Obrazu Van Gogha. Słynnego obrazu. Tak. Gwieździsta noc. Gwieździsta noc. No i to nam tutaj ta gwieździsta noc i te ciała niebieskie, które tutaj się pojawiają, pięknie nam konweniują. Tak, symbolizują nam tutaj oczywiście te fragmenty z Holsta, z Planet, ale to jednak dość spora część płyty, także też nam się tutaj udało taki fajny efekt wizualny wykorzystać, stworzyć. Ta symbolika się pojawiła. Haniu, to w zasadzie co, możemy uznać, że w zasadzie ta nasza rozmowa to już taki początek promocji płyty. I płytę na pewno będzie można nabyć u nas w naszym sklepie artsonorowym dobropłyty.pl. Będę o tym oczywiście informował, na pewno też Haniu na koncertach, prawda? Tak, na koncertach. A właśnie, gdzie najbliższe koncerty? W Polsce, za granicą? Najbliższe będzie akurat w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, a potem jeszcze w Budapeszcie u Franciszkanów i już nie pamiętam gdzie. W Bieruniu bodajże, ale akurat nie z tym programem, ponieważ to jest bardzo specyficzny program, który wymaga rzeczywiście instrumentu o brzmieniu takim symfonicznym, przynajmniej tych trzech manuałów, bo tych zmian rejestracyjnych jest cała masa, czasami co takt. Także tutaj duże wyzwanie dla organisty, żeby przenieść tą
szatę brzmieniową właśnie na organy. I mimo tego, że tutaj we Wrocławiu mieliśmy do czynienia z takim instrumentem, to rzeczywiście tej pracy z rejestracją było bardzo, bardzo wiele. Tak, no mam nadzieję, tak, że tak. Efekt tego będzie zadowalający dla Państwa. A program zdaje się być ciekawy i taki różnorodny. Trochę też związany z moimi wspomnieniami gdzieś tam z dzieciństwa. Grieki Czajkowski to te pierwsze lata gdzieś tam z podstawówki poznawania literatury i muzycznej. Potem z kolei Saint-Saëns i Szymanowski, to już jak grałam na organach w liceum i odkryłam, że na organach również da się wykonać takie utwory potężne, symfoniczne, no, rzeczywiście, więc wydaje się, że organy oczywiście oprócz literatury, którą wykonujemy na co dzień, gdzieś tam tą poboczną gałęzią też są transkrypcje i warto czasami je włączyć do repertuaru. Ja do tej pory nie za często grałam transkrypcję, ale wydaje mi się, że jest to też muzyka, która pobudza wyobraźnię i kreatywność też wykonawcy i czasami warto sięgać po taką tak, literaturę. Jest to muzyka wymagająca dla wykonawcy, tak. Ale też tutaj wspomnę o takiej osobie, to jest taki mistrz drugiego planu, to jest rejestrator, prawda? Absolutnie, pan Piotr Wywalec, którego pozdrawiamy i bardzo mu dziękuję za pomoc, bo tak, no doskonale się odnalazł. Oczywiście miał ułatwienie w postaci Zecera, prawda, czyli tak. Automatycznego, systemu automatycznego zapisu zestawów głosów organowych. Ale no doskonale ogarnął, bo naprawdę tych zmian było mnóstwo. No a teraz wyobraźmy sobie instrument, w którym nie ma zecera i to trzeba to wszystko przerejestrować. Także, także kochani, doceniajmy rejestratorów, bo to są osoby bardzo ważne w trakcie właśnie wykonywania czy to koncertu, czy nagrania płyty. Haniu, ja jeszcze sięgnę tutaj, wziąłem ze sobą dwie płyty, które tak, do tej pory wspólne. Mieliśmy tak wspólnie okazję nagrać. To jest pierwsza płyta, którą wspólnie nagraliśmy już bardzo wiele lat temu. Oj,
To jest w ogóle. Tak, to jest w ogóle jedna. Tak, chyba tak, bo ostatnio wspominaliśmy, tak, właśnie zamieściłaś na Facebooku bodajże chyba Hansa André Stama, prawda? Dokładnie. Utwór Ronda la Celtica. No i też przy okazji komentarze stały się takim polem do wspomnień, bo ta płyta, kochani, to jest w ogóle jedna też z pierwszych płyt, bo ona ma numer katalogowy Arso CD 17, co oznacza, że jest 17 płytą wydaną przez Ars Sonora Studio. No w tej chwili już na przykład ta płyta z NFM-u ma numer 231. W tym momencie już produkujemy płytę gdzieś już podchodzącą pod 240, więc no to jest jednak ponad 220 numerów temu, prawda? Więc to jest to płyta dość wczesna. Ona była nagrywana w Gdańsku przy morzu. Tak. Na instrumencie. W słynnym okrąglaku, tak. I kochani, no tutaj mamy niesamowite wspomnienia, dlatego że tą płytę nagrywaliśmy dość późno, w sensie pory roku. Tak. To był przełom, ostatnie dni listopada i początek grudnia. Jakoś to tak wypadło na tym przełomie. I nadeszła zupełnie niespodziewanie wczesna zima. I ona się zaczęła od południa. Tak. I pamiętam, że właśnie w momencie, kiedy ja. Na noc przed przyszła właśnie taki atak zimy do Łodzi. No i pamiętam ten moment, kiedy ja wyjeżdżałem w tych właśnie zaspach śnieżnych. Naprawdę było ciężko. Byliśmy umówieni na 15, że ja dojadę na 15 i tam przed mszami jeszcze sobie wyciągnę sprzęt, zacznę się instalować, po mszy zaczniemy się już przygotowywać do nagrania. I pamiętam ten moment, kiedy Hania zadzwoniła do mnie na telefon. Ja tam brnąłem przez te śniegi i Hania się upewniła, mówi: to co, będziesz na 15? Ja mówię: tak, ale wiesz, chyba jutro. No koniec końców się okazało, że nie było tak źle, bo tak, dotarłem na wieczór i ten pierwszy dzień rzeczywiście, on był tylko wieczny, zaczął się straszliwy wiatr, a ten kościół, ja potem może pokażę, albo teraz nawet pokażę, on jest blisko morza i on przede wszystkim jest cały, jego cechą charakterystyczną jest mnóstwo witraży, które dosłownie od podłogi po sufit. I te witraże na tym wietrze, one zaczęły jakieś dziwne drgania, świsty i tak dalej. No nie mogliśmy sobie z tym w ogóle poradzić. Ja pamiętam. Nie mogliśmy znaleźć najpierw źródła tego dziwnego dźwięku, bo gdzieś w którymś chyba z górnych tych witraży najpierw był taki świst delikatny. Tak. I nie było wiadomo właściwie skąd. Co się dzieje, czy to z organów, tak, czy. Tak, no ale w końcu zlokalizowaliśmy, że jest to sprawa tych witraży. Tam jakieś nieszczelności, tak. A wiatr był naprawdę potężny. Potem jakieś luzy były na tych witrażach, zaczęło to wszystko dzwonić. Mieliśmy spory kłopot i chyba zamiast nagrywać nocą, nagrywaliśmy też w ciągu dnia. W ciągu dnia, kiedy wiatr się uspokoił. Tak, dokładnie. Poza tym tam było strasznie zimno, tam było poniżej zera. Ja musiałem zdejmować mikrofony, bo tam po prostu sztywniały membrany. Też możemy zobaczyć na stronach producentów mikrofonów, na przykład Neumanna czy Szepsa, że temperatura ich działania to jest tam od plus 5 stopni, tak, taka optymalna. My mieliśmy minus 3, minus 2, więc naprawdę trzeba było te mikrofony raz na czas zdejmować. Je po prostu ogrzewać. Był też z nami organmistrz Tomek Szołajda, z którym już obejrzeliście przed momentem też krótki wywiad. Tomek nam też bardzo pomagał, był cały czas, tak. A ta temperatura też powodowała, że te organy no niestety się rozstrajały. Tak. Także, ale płyta wyszła koniec płyta końców wyszła bardzo fajna. Z takim też troszkę. Taki bardzo, bardzo przyjazny program. Przyjazny program, tak. Takim przekrojowy, właściwie od Händla, Bacha, po takie, powiedziałabym, mniej znane utwory, bo wybrałam tokaty akurat Klausmana i Alberta Renault, mało znane, dzisiaj pewnie już bardziej, ale wtedy były to właściwie takie trochę premierowe wykonania gdzieś tam w Polsce. No i Ritter, Brahms, Stamm, także taka przekrojowa płyta pokazująca szatę brzmieniową właśnie tych organów na Przymorzu, które powstały w 2000 roku, zbudowane przez firmę Zdzisława Molina. I teraz jeszcze taka płyta pośrednia, tak. Chociaż w zasadzie to ona była nagrywana później niż NFM, ale dokładnie. Wyszła wcześniej. Tak, mianowicie też pamiętacie może w zeszłym roku z Piątunia, to w sumie chyba w dwóch odcinkach pojawiał się temat organów w Lubinie. Tak. Pięknych organów, które Liebehera, które zostały
no, można powiedzieć, odbudowane, prawda? Odbudowane, tak. Też przez firmę Kleiss, tak. Właśnie w Lublinie, nie w Lublinie, tylko w Lublinie. Koło Wrocławia. Koło Wrocławia. No i tam odbyła się taka bardzo rozbudowana, uroczysta inauguracja. To była oczywiście msza święta, w ogóle z udziałem władz państwowych tak. Wielka uroczystość. Był też festiwal organowy, był kurs profesora Lomana, był festiwal organowy, grała też Hania właśnie swój recital. Inaugurował Ludger Loman, wtedy prowadził kurs. Dokładnie, dla młodych adeptów. Był też koncert taki maraton organowy, w którym ja też wziąłem udział. Tak, bardzo fajna inicjatywa. Tak. No i jednym z tych elementów składowych było też nagranie płyty. I kochani, tutaj też było trochę ekstremalnie, dlatego że my na nagranie całej płyty mieliśmy parę godzin. Między 10 a 16. Tak, dokładnie, bo potem były msze, a z kolei po mszach na podwórku przed kościołem było kino letnie, dokładnie. I już po prostu te odgłosy nam przeszkadzały. Co prawda dogrywaliśmy jeszcze wtedy, ale to już tak dosłownie jakieś tam dogrywki. Natomiast cała płyta powstała w jeden dzień pomiędzy godziną 10 a 16, a płyta jest pełnowymiarowa, to nie jest jakiś singiel czy jakaś tam 20-minutówka, tylko to jest normalnie płyta pełna. Ona ma ponad 40, prawie 42 minuty, więc jest to pełna płyta. No i też z bardzo ciekawym programem. Tak, z programem powiedziałabym trochę hitowym, czyli rozpoczyna tokata i fuga d-moll Bacha, której przyznaję szczerze nigdy w życiu nie nagrałam, a tutaj ze względu na to, żeby zaprezentować to brzmienie organów barokowych, no musiała się oczywiście znaleźć. Jest przepiękny chorał Schmicke Dich Oliebe Seele Jana Sebastiana Bacha, jest i Charpentier, i słynne Preludium do Tedeum, króciutka fantazja Krebsa, jest i gdański kompozytor Markul, jego opracowanie chorałowe, God do Frommer God, słynna Alleluja Händla z oratorium Mesjasza, jest i Czajkowski, i tutaj taka, no to jest to takie potpourri właściwie, jeśli chodzi o program, żeby pokazać z jednej strony te możliwości instrumentu w literaturze barokowej stricte, ale ten instrument jest wielowymiarowy i rzeczywiście zdecydowanie pięknie brzmią i opracowania chorałowe czy Markula, czy też Mendelssohn, także tego typu muzyka też się nadaje do wykonania. Także właściwie płytę wieńczy Allegro d-moll Felixa Mendelssohna. Taki przekrojowy program, myślę, że bardzo sympatyczny dla słuchaczy. No przede wszystkim na pięknym instrumencie, który no, nie tylko zachwyca tym pięknem zewnętrznym, bo niesamowicie bogato zdobiony prospekt, ale przede wszystkim tą szatą brzmieniową. Także cieszę się, że miałam taką możliwość również nagrania. Dosyć spontaniczny projekt, ale myślę, że sympatyczna płyta. Tak, tak ta płyta wygląda. Wspomnę tylko, że wydawcą płyty jest miasto Lubin, które nawiasem mówiąc jest fundatorem instrumentu, organizatorem wszystkich imprez, które tam się odbywają. I także właśnie płyta jest wydana przez miasto Lubin. Natomiast no tutaj Ars Sonora realizowała nagranie i też tam dźwięk do transmisji i tak dalej. Też tutaj mieliśmy dużo, dużo pracy i bardzo miłych spotkań w Lubinie. Także kochani, bardzo serdecznie dziękuję Haniu za spotkanie. Ja ze swojej strony chciałam Tobie podziękować i całej firmie, bo zawsze współpraca przebiega niezwykle przyjaźnie, w takiej miłej, serdecznej atmosferze. To jest niezwykle ważne dla wykonawcy również. No i jak zwykle profesjonalnie i z pełną kulturą. Bardzo dziękuję Ci za ten wspaniały czas, bo to są też wspaniałe chwile, które mogliśmy gdzieś tam spędzić i dziękuję za... Serdecznie dziękuję. Cała przyjemność po naszej stronie. Bardzo sobie cenimy właśnie taki kontakt też z muzykami, że oprócz tej pracy przy samych nagraniach też możemy się spotkać, porozmawiać, spędzić mile czas. To jest niezwykle fajne i to kochamy w naszej pracy. Dziękuję serdecznie, Haniu. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję.